Paweł, gratulacje. Trzeci złoty medal podczas tej olimpiady. Jak czuje się multimedalista? Czuję się świetnie, no, bo przyjechałem tu jako debiutant. Zastanawiałem się, jak to wygląda. Udało mi się wygrać 3 razy. Jestem bardzo zadowolony. Zdarzyło ci się kiedyś zdobyć tyle medali na jakiejś imprezie? Znaczy ogólnie no to zazwyczaj startujemy w edycji Lotto Skarb, ale to cały sezon chyba. A tak poza tym to nie bardzo. A jak ocenisz dzisiejsze skoki? Wygrałeś z olbrzymią przewagą. Ja zwijam. Znaczy, no, skoki były bardzo dobre. Od początku skoczy mi się tu świetnie, skoczyna mi spasowała. Skoki no, naprawdę bardzo dobre. Wiadomo, że nie było tutaj kadrowiczów, czyli Dominika Kastelika, Dawida Jarząbka, twoich potencjalnych konkurentów. Myślisz, że gdyby oni byli, miałbyś szansę powalczyć o zwycięstwo? Nie, no myślę, że raczej na pewno Dominik Kastelik wygrałby te zawody, bo on teraz całkowicie nam odskakuje. No trener powiedział, że miałbyś szansę. Nie zna się. Myślę, że Dawid Jarząbek też by mógł powalczyć z Dominikiem, a my byśmy tam walczyli o 3. miejsce z chłopakami. A liczysz, że może w przyszłym sezonie też będziesz skakał w kadrach już? A zobaczymy, co będzie. Na razie koncentruję się jeszcze co Mistrzostwa Polski. Tym się koncentruję. Jako, że to jest właśnie Lotto Skarb, już się zakończyła edycja tego cyklu. Tylko Mistrzostwa Polski, tak? Będą jeszcze twoim startem, czy gdzie tak, jeszcze planujecie? Mistrzostwa Polski jeszcze i kończymy sezon. Tak, latem miałeś kontuzję, też długo pauzowałeś. Jaki miała ona wpływ na tą zimę dla ciebie? No, w sumie obawiałem się, że może mi nie starczyć sił, że będę fizycznie nieprzygotowany za bardzo. Ale sezon skoku na skok skaczy mi się coraz lepiej, więc w sumie nie przeszkodziło mi to. Gratulacje jeszcze raz.